Na koniec ostatniego filmu mówiłam o tym, że Cyprian z moim tatą robią schody i wydarzyło się. Schody zaistniały. Zrobienie tych schodów to było nie lada wyzwanie. Jestem strasznie, strasznie szczęśliwa, że Cyprian i tata jakby postanowili pomyśleć, jak to zrobić, i to zrobili normalnie. Ciężko mi w ogóle trochę sobie wyobrazić ogrom tej pracy i ciężkości, bo jednak to wszystko, wiecie, swoje waży. No, trzeba to jednak wymyślić, mieć jakiś tam pomyślunek i no, jestem w szoku, że tak mi tutaj rodzina pomogła, tak mi Cyprian pomógł i mam schody. Kilka dni wcześniej Cyprian malował belki, deski, drewno, które już tutaj trochę na tej działce leżało. Nie mam pojęcia nawet, co zrobił. Widziałam tylko, że kupili takie konkretne pręty. Jakoś to poskręcali, no niesamowite. Będę wam później na pewno dawała znać, jak to wyjdzie, jeśli chodzi o dokończenie już samych stopni, bo nie wiem, nie mam pojęcia, na czym to stanie. Teraz wiem, że jeszcze dookoła, jakby z lewej i z prawej strony, będą chyba jeszcze jakieś takie drewniane deski, aby taki ala korytarz uzyskać. Jeszcze na pewno będziemy teraz się zastanawiali nad ogrodzeniem i oświetleniem i nawodnieniem, bo niedługo hydraulik zrobi wodę na dole i wtedy wyjmę swoje dmuchane jacuzzi. Także super, bardzo się z tego powodu cieszę. Cała działka nabiera więcej kształtów i coraz fajniej się tutaj żyje. Wiecie, światło, woda to są jednak potrzebne rzeczy, a te schody to był taki konkret. Jakby czekałam na te schody parę lat, bo bardzo ciężko było pokonać tą górkę, czy to zimą, czy jakby w ogóle aż trochę to demotywowało do tego, aby iść na ten mostek na dół. Tutaj nie wiem, czy pamiętacie, jest 12, chyba 12 metrów różnicy od asfaltu, od ulicy do samego jeziora. Także no, na wideo, na filmach tego na pewno nie widzicie, ale to jest ogromna różnica terenu. To jest wysokość, tutaj ta górka była mega stroma. Kilka osób łącznie ze mną wywaliło się na tej górce. A teraz schody tak ułatwiły całą tą infrastrukturę. Wszystko stało się bardziej klarowne tutaj na tej działce. Jestem z tego powodu bardzo dumna. Mamy teraz taki plan, aby zrobić poręcze z takich grubych lin. Tutaj pewnie też Cyprian będzie myślał, bo nie wiem, jak to zrobimy. Niestety, jeśli chodzi o schody, to chłopacy nie za bardzo dali mi tutaj się wykazać, chociaż no, teoretycznie mogłam wziąć tą łopatę, ale ja byłam wsparciem, byłam nadzorowałam, byłam nosicielką wody, kremu SPF 50 na kark, robiłam deserki, jakby też, bo miałam, wiecie, samopoczucie. Ja, każdy ma swoją funkcję, ja byłam tutaj osobą, która dodawała energii całej pracy, po prostu robiłam za rozrywkę, za towarzystwo, za... No, jestem w szoku, bo całe schody w zasadzie powstały w 2 dni. To były tylko 2 dni. Wcześniej oczywiście tam trochę przygotowania, też myślenia i tak dalej, ale 2 dni, jeśli chodzi o skręcanie tych schodów. Nie wiem, czy one wyglądają na tych nagraniach super pięknie, ale na pewno są pożyteczne i piękne są, tylko jeszcze tego aż tak nie uwidoczniliśmy. Nie wiem, jak z ujęć z drona to w ogóle wygląda, ale no, musicie mi uwierzyć na słowo. Jak tu może kiedyś na działkę przyjedziecie, zrobię jakieś spotkanie z widzami. Wielki grill, konkretny grill. No, no to naprawdę docenicie te schody. Zobaczycie, że są pięknymi, monumentalnymi, drewnianymi schodami. Jeśli chodzi o mnie, to właśnie gotuję makaron, bo będę robiła obiad, a Cyprian kosi działkę. Nagrałam właśnie dronem cudowne ujęcia. Jest koszone. Pokroiłam właśnie szalotkę, pieczarki, kurczak, ugotowałam penne i będę robiła ten obiadek. Jest śmietanka, jest gorgonzola, no kiedyś były fit przepisy z Zuzią, dzisiaj będzie dobry przepis, po prostu pyszny, nie? Jak widać, będzie to penne w sosie śmietankowym, być może dodam gorgonzoli z kurczakiem, pieczarkami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A dodatkowo są moje imieniny, dostałam takie piękne kwiatki. Zrobiliśmy sobie z nimi taką sesję na polu, w sensie na łące i w lesie. Także możecie na Instagramie sprawdzać, jakie tam zdjęcia powstają. No,
Kwiaty zawsze mnie inspirowały, tak szczerze, do każdych zdjęć, do każdej fotografii. Jeśli mnie tam obserwujecie więcej trochę, to wiecie, że no, kwiaty to jest nieodłączny element jakichś takich kreatywniejszych, fajniejszych sesji, jakie robię. Cypriano właśnie skosił trawę i każe mi iść na dół, zobaczyć, jak mu to wyszło. No, zacznijmy od tego, że jakby było dwa razy więcej terenu. Schody, o których była mowa. Amelia. A ty mi dzisiaj, Amelia, ostro się naraziłaś tym chęcią zjedzenia tego kurczaka, wiesz? A później jeszcze chciałaś się przytulać. Tragedia, shame on you. No. Trawa ślicznie wykoszona. Tam babcia i dziadek chcą zasadzić jakieś rzeczy, nie wiem jakie. No i dojście do jeziora jest coraz... Ale tu jest dużo terenu, nie? Cyprian, możemy robić boisko. Ej, to jest więcej terenu nawet niż tutaj. Ale jest konkretnie. Teraz wchodzę jeszcze do altanki. Jak zawsze 40 stopni Celsjusza, tu jest tak ciepło. Ale ładnie. Nadal pięknie. No, trzeba przyznać, że taki chłopak tu skarb. Masakra, nie? Wiesz, nie coś. Trafiło mi się jak ślepej kurze ziarno, czy coś tam. Że on z taką wariatką wstrzymuje. Szok. A tu jeszcze raz o wilku mowa. Najpierw Amelia wam robi test. No do góry, do góry. Bardzo pięknie. No dawaj, wystrzelony kocie. Cały dzień się spędzam z Amelią. Ja tu jeszcze pamiętam, jak tutaj się szło, kiedy tego nie było. Już wam mówię, jak robię jedzonko. Moją wiecznie krzywą patelnię, aka woka, aka nie wiem co, nasmarowuję sprayem, oliwą z oliwek w sprayu po prostu. Konkretnie. Na początku kurczak, później trochę cebulki. Smażymy. Moc jest konkretna. Mamy nową płytę, także daję radę. Trochę pieprzu, oczywiście bardzo mała pieprzniczka. Konkretna. I troszkę soli. Kurczak. Cebulka a la szalotka. Pieczarki, dusimy. Teraz śmietanka i gorgonzola do smaku, ale jeszcze się dopytam, czy Cyprian chce. Troszeczkę trzeba dodać i wymieszać. Makaron. Dolewamy śmietanki. Tadam! Jednak poszło połowa gorgonzoli. Otwieramy prosecco! Jemy penne. Fanfary! Prosecco! Spodnie. Nie byłoby tego widać, gdybyś nie powiedział.
Wysypałem się przez chwilę. To dobrze. Coś łyska się widzę. Zdrowie najpierw. Za życie. Dobra, co? Gorgonzolowe.